Po mojej prawej stronie trener Lewal Turbartów, pan Tomasz Bednaru. Witamy, panie trenerze. I Wisły trener, pan Rafał Wójcik. Przegrywamy to spotkanie dosyć wysoko, 4-0 i tak naprawdę trudno szukać gdzieś pozytywów. Mieliśmy nadzieję, że to spotkanie możemy odwrócić, to staraliśmy się szukać gdzieś tutaj bramki kontaktowej. No niestety, nie udawało się, byliśmy bardzo karceni za swoją otwartość w grze przez gospodarzy i tutaj mam troszeczkę pretensji do moich zawodników, bo byliśmy przygotowani na właśnie dośrodkowania dochodzące tutaj do bramki i po prostu błędy indywidualne też zdecydowało o tym, o straconych bramkach. Po prostu w tych sytuacjach gospodarze byli bardziej agresywni, bardziej konkretni i na pewno zasłużenie tutaj to spotkanie wygrali. No my postaramy się w kolejnym spotkaniu zagrać o 3 punkty. No mamy troszeczkę problemów, bo podstawowy obrońca, środkowy obrońca Michał Budzyński no wylądował w szpitalu, więc tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co tam się dzieje, ale rana na czole wyglądała dosyć poważnie. Tak samo Konrad Nowak wypadł z czerwoną kartką, więc tutaj będziemy musieli tych zawodników zastąpić. No jest początek ligi, jest dużo spotkań, dużo meczów ciężkich do rozegrania, więc na pewno nie składamy broni tutaj, wyciągniemy z tego spotkania wnioski i postaramy się w niedzielę zagrać o zwycięstwo. Natomiast tutaj trenerowi gospodarzy gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Paradoksalnie ja też mam dużo zastrzeżeń do naszej gry dzisiejszej. Chyba nas ten rzut karny i ta szybko strzelona bramka bardzo rozprężyła i wydawało się chyba chłopakom, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, a nigdy tak nie jest. I jestem naprawdę pod wrażeniem gry przeciwnika w pierwszej połowie. Grali bardzo konsekwentną piłkę, szczególnie właśnie w tym centrum mieliśmy ogromne problemy tutaj ze zbieraniem tych drugich piłek i naprawdę, no wiadomo, Słupek trzeba oddać przeciwnikowi, że też miał swoją sytuację naprawdę dobrą i kto wie, jakby się to wszystko potoczyło. Plan na ten mecz zakładał odwrócenie tak naprawdę tych dwóch połów, bo chcieliśmy po prostu bardzo szybko, że tak powiem, opanować grę, strzelić właśnie 2 bramki, 3, nawet właśnie do przerwy. Taki był plan, a później po prostu totalnie włączyć na luz, bo wiemy, że za 3 dni mamy kolejny mecz, czyli to miało być to dobre zarządzanie tą naszą energią, prawda, i tym, że to i ta strategia na ten cykl sobota, środa, sobota będzie dobry, no ale tak jak wiemy, że jak chcemy coś zaplanować, to tam kogoś na górze zazwyczaj rozśmieszamy i tutaj też tak wyszło, jeśli chodzi o te nasze założenia. Natomiast wiadomo, wynik idzie w świat, cieszymy się, pokazaliśmy też, wiadomo, jad pod bramką, szczególnie w drugiej połowie, ale tak naprawdę w każdym meczu właśnie tak to wygląda, że ci zawodnicy, którzy wchodzą, no oni już sami się z tego śmieją, spijają śmietankę, bo no niestety, no, wrzucamy bardzo wysoki rytm, nadajemy tempo, po prostu gdzieś tam te zespoły w końcówce już są gorzej dysponowane, a my tymi rezerwowymi, właśnie szczególnie tą linią ataku, jesteśmy w stanie dużo zdziałać pod bramką. Także chłopakom na pewno gratuluję, ale mamy dużo do omówienia, dużo pracy przed najbliższym sobotnim meczem z Siarką.